Witajcie kochani. Skończył się czas rekolekcji wakacyjnych. Czeka nas pogłębianie tych treści w ciągu roku w pracy formacyjnej. Ufam, że doświadczyliśmy rzeczywiście nowych narodzin w Chrystusie. W związku z tym staliśmy się nowymi ludźmi i przed nami nowe wyzwania. Myślę, że jako chrześcijanie musimy mocno żyć radykalizmem ewangelicznym, stąd nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie sięgali do Słowa Bożego, nie rozmawiali z Bogiem w modlitwie, żebyśmy nie korzystali z tego skarbu, którym jest Eucharystia, sprawiające, że jesteśmy rzeczywiście Kościołem, że przeżywamy to doświadczenie wspólnoty. Zapraszam Was na spotkanie. Zapraszam Was, żebyście starali się przyjmować i przeżywać te treści, medytować po to, żeby jeszcze bardziej potem wprowadzać je w życie. Bardzo dziękuję Wam za to, co za nami, za ten wakacyjny czas. Wspaniały, dobry, wiele świadectw fantastycznych usłyszałem, wiele rozmów przeprowadziłem. One wszystkie świadczą, że Bóg jest wierny i że ten program księdza Franciszka, Sługi Bożego, jest po prostu dalej działający, jest na te czasy. Natomiast, tak jak on mówił, z tym programem wiąże się błogosławieństwo, jeśli jesteśmy mu wierni. Tylko bardzo Was proszę, żebyście zadbali o swoją formację własną, to także dotyczy animatorów. W tym roku na rekolekcję niektórzy wyjechali troszeczkę, można powiedzieć, na zasadzie dużego kredytu zaufania. Myślę, że w przyszłym roku tak nie może już być. Chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście przygotowali się do tej roli. Jako animatorzy macie do dyspozycji formacji własnej różne możliwości. Są diakonie diecezjalne dla tych, którzy skończyli formację podstawową, więc tam możecie czerpać z tego źródła raz w miesiącu. Jest szkoła animatora w tym roku, jest nowy nabór do końca września. Zapraszam, zachęcam. To jest według świadectw tych, którzy ją ukończyli w zeszłym roku, bardzo mocne doświadczenie ruchu, miłości do Kościoła, pogłębienia relacji z Bogiem. Możecie też już powoli zmierzać do Stowarzyszenia Diakonii Roku Świata. Życie jest znajdowanie też swojego miejsca w posługi i diakonii w Kościele, nie tylko w Ruchu Światło Życie. Tych wszystkich, którzy chcą prowadzić grupy, czy prowadzą grupy w ciągu roku, czy w czasie wakacji, zapraszam na studium animatora. Ona jest obowiązkowa. Chcemy, żebyście doświadczyli ruchu w jak najlepszej postaci, żebyśmy mieli wszyscy wspólny fundament. Dlatego bardzo Was proszę, żeby nie było tak, że ktoś pod koniec roku będzie zaskoczony, że nie pojedzie jako animator, dlatego że po prostu zlekceważył te zaproszenie. Każdy z nas, jeśli chce przekazywać cokolwiek, to zgodnie z zakonem życie rodzi się z życia, musi zadbać o formację własną. Tutaj słowem, które jakoś bardzo mocno nam w czasie rekolekcji towarzyszyło, to święty nie zna słowa musisz, bo faktycznie nie musisz. Nie musisz być animatorem, nie musisz być chrześcijaninem, nikim nie musisz być, ale możesz, masz taki przywilej. Jest taka szansa, jeśli Pan Bóg rodzi wezwanie i zaprasza, to właśnie po to, żeby wielkodusznie na nie odpowiedzieć. Papież Franciszek w najnowszej encyklice Lumen Fidei napisał, że życie chrześcijanina jest między Bożym wezwaniem a Jego obietnicą. I że bardzo ważne jest, żeby myśleć o tej Bożej obietnicy, mówi o pamięci przyszłości, namawia Futu. I jeśli ma być to pamięć przyszłości, to ona jednak musi mieć pewną podstawę, że ta nadzieja nie jest płonna. I dlatego, jeśli chcemy być odpowiedzialni za innego, to musimy się dobrze do tego przygotować, żeby nie naruszyć zasad Królestwa Bożego, żeby nie sprzedawać po zaniżonej cenie tego, co jest ewangeliczną wartością, tym ziarnem pszenicznym, ale też co jest perłą, którą znajdujemy jako coś szlachetnego i cennego. Życzę i Wam i sobie, żeby ten nowy rok był znowu pełen obfitości Boga. Byśmy sami przybliżyli się do Jezusa, a jeszcze bardziej przez to też innych prowadzili do Niego. Ufam, że to nowe życie, które na nowo przeżywamy, kontemplujemy, będzie się obficie przez nas przelewało. Do następnego spotkania. Szczęść Boże.